Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz spotkał się z zespołem piłki nożnej dziewcząt reprezentującym kobiecy klub piłkarski Stomil Olsztyn. Powodem spotkania był awans drużyny do pierwszej ligi piłki nożnej kobiet. Piłkarki nasze osiągnęły znaczący sukces, weszły z drugiej ligi do pierwszej ligi. Chciałem im pogratulować i podziękować za wspaniałą walkę w tym już zamkniętym sezonie. Spotkanie prezydenta z zawodniczkami i trenerami odbyło się 26 czerwca w sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego. Włodarz miasta serdecznie przywitał się z przybyłymi gośćmi, a po krótkim przemówieniu nagrodził upominkami zawodniczki oraz pamiątkowymi wyróżnieniami trenerów drużyny. Drużyna piłkarek nie została dłużna. Prezydent otrzymał od nich symboliczny dyplom oraz piłkę z podpisami całego zespołu. Jak mówią same piłkarki, przejście do wyższej ligi to dla nich nie lada osiągnięcie. Awans, no jest to czymś naprawdę dla nas wielkim, bo w końcu osiągnęliśmy ten cel, do którego tak długo się starałyśmy i jesteśmy bardzo dumne z tego. Podniosłyśmy swoje umiejętności i podniosłyśmy tak naprawdę poprzeczkę, tak? To jest dla nas bardzo duży sukces i czekamy na kolejny. Do tej pory zawodniczki z olsztyńskiego klubu nie zawiodły swoich kibiców. Od powstania żeńskiej sekcji Stomilu Olsztyn w 2011 roku piłkarki zdołały awansować z trzeciej do pierwszej ligi. Trener drużyny już wie, jak będzie wyglądała praca z zespołem, jakie są cele w nadchodzącym sezonie piłkarskim. Mamy plan taki jak po awansie drugiej ligi, czyli pierwszy sezon nabrać doświadczenia, ograć się. Przede wszystkim cel jest utrzymanie w lidze. Na tym chcemy się skupić. Ten sezon potraktujemy bardzo mocno na to, żeby tą pierwszą ligę mocno ograć, żeby dziewczyny tego doświadczenia mocno nabrały. I później będziemy ewentualnie decydować, będziemy oceniać, jak ta pierwsza liga wyszła i co będziemy robili w kolejnych latach. Jak się okazuje, piłkarki z Olsztyna doskonale radzą sobie w zdominowanym przez mężczyzn sporcie. Skoro tak jest, warto przyglądać się ich grze w nadchodzących meczach pierwszej ligi piłki nożnej kobiet. Dla kibiców żeńskiej drużyny zapowiada się ciekawy sezon.